kto jest uczestnikiem tych zawodów w Kościerzynie? Uczestnikami zawodów są dzieci ze wszystkich klubów z naszego województwa pomorskiego. Te zawody noszą nazwę Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Dzieci 10-11 lat. Jak póki co przebiegają te zawody? Jak możemy podsumować dotychczasowe wyniki? Jak na razie tutaj padło dużo rekordów życiowych, natomiast na podsumowanie będziemy musieli poczekać do rozegrania wszystkich zawodów w całym kraju, ponieważ te zawody wchodzą w skład drużynowego wieloboju pływackiego dla dzieci. Jest to ich pierwszy start i we wszystkich województwach po rozegraniu tych zawodów będzie stworzony ogólnopolski ranking i tam dopiero będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądają wyniki naszych dzieci. Dlaczego warto jest zaszczepiać w młodych ludziach tę pasję pływania? No jak najbardziej. Wiemy, że sport pływacki jest najbardziej wszechstronnym sportem. Rozwija harmonijnie całe ciało i nie tylko, uczy wielu pozytywnych cech charakteru. A do tego dochodzą wartości utylitarne, czyli muszą dzieci umieć pływać.